marzę, żeby jeszcze mieć szansę mieć drugie dziecko, no to wiesz, z jednej strony by było fajnie, Marcin mi docinał ciągle. Mm-hmm. Wiedziałam, że jak dziewczyna przyjdzie, ma duży biust, czy wiesz, troszkę, wiesz, blond włosy za duże, to te komentarze, a ty się nadajesz na Playboy, albo wiesz, magazyn dla facetów. Mm-hmm. Ja wiem, że to do mnie. Taka szpila. Ja czułam, mm-hmm. że to do mnie było. Mm-hmm. Pamiętam ten moment mojej kochanej matki. Przyjechała odwiedzić córeczkę. A córeczka troszkę inaczej wygląda, tak? W wielkim Hollywood. Mm-hmm. Mówi, Aśka, co ty sobie zrobiłaś? Masz czasami takie momenty, kiedy cofasz się, co by było gdyby i na przykład, co by było gdybyś na przykład dała zielone światło Adamowi Levine'owi z Maroon 5. I na sam koniec, Asiu, ale cię teraz zdziwię, o co chcę cię zapytać. Już tyle ode mnie dzisiaj. Ciągnąłem. Nawet nie miałam żadnego alkoholu i tyle się wypowiedziałam. Chyba nie mamy nawet w lodówce, żeby wyciągnąć po wywiadzie jakiegoś szampana. Było, jakby alkohol jeszcze był zmieszany. Och, nie mógłbym sobie lepiej wymarzyć wejścia w 2024 rok, niż fakt, że na sam początek w tym roku postanowiła do mnie przyjść gwiazda, która ma bardzo specjalne miejsce w moim sercu. Poznałem ją 7 lat temu i od tamtej pory za każdym razem uwielbiam spotkania ze mną. Dlatego moje serce jest pełne radości, że moje zaproszenie postanowiła przyjąć dzisiaj Joanna Krupa. Także witam cię bardzo, Asiu, w studiu Wirtualnej Polski. Witam cię, kochanie, bardzo miło ciebie widzieć. I ten Happy New Year. Dziękuję bardzo, bo powodów tak naprawdę jest kilka, dla których się spotykamy, ale nie mogę zacząć naszej rozmowy od głównego tematu, dla którego dzisiaj postanowiłaś do mnie przyjść. Jest to twój nowy program, który prowadzisz razem z Ewą Chodakowską, który się nazywa Razem od Nowa. I zanim jeszcze przejdę na sam początek do tego, co możemy zobaczyć w tym programie, to zastanawiam się na takim kontekście tu i teraz, bo wiem, że teraz jestem chyba ostatnim przystankiem na twojej takiej trasie promocyjnej tego i zastanawiam się, czy jest taki limit, w którym chce ci się jeszcze opowiadać o tym projekcie, bo wiem, że wczoraj była konferencja prasowa, a zawsze kiedy ty jesteś, to dziennikarze bardzo chętnie się zapisują na taką konferencję i masz takie poczucie, że w pewnym momencie już opowiadasz to samo i jest taki limit, w którym już, och, już nie chcę, mogę. Tak. Znaczy, wiesz co, cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy na ten temat, bo wczoraj mieliśmy bardzo dużo tych wywiadów i jest to męczące. Wiadomo, chcesz wszystko, żeby wszystkim powiedzieć, żeby zrozumieli, o czym jest program i wiesz, od serca mówisz i też chcesz opowiedzieć, żeby było fajnie, ale cieszę się, że właśnie na spokojnie możemy sobie porozmawiać, żeby to nie było takie, wiesz, tak jak wiesz, że w tym, jak to się mówi, factory, że jedno za drugim. Mhm. Bo ja, kiedy poznałem cię 7 lat temu, od początku miałem poczucie, że ty jesteś bardzo otwarty do dziennikarzy. Mhm. I wczoraj, zaraz do tego dojdę, bo wczoraj obejrzałem taką bardzo specjalną rzecz, zanim do mnie przyszłaś. Okay. I zastanawiam się, gdybyśmy się cofnęli do roku 2010, kiedy rozpoczynałaś swoją przygodę w polskich mediach, skąd u ciebie się wzięła takie poczucie, że właśnie być otwartym do dziennikarzy? Znaczy wiesz co, bo tak naprawdę zaczęłam swoją karierę pierw jako fotomodelka i robiłam okładki po całym świecie, ale jak zaczęłam już karierę w Stanach, jak robiłam programy tam, wiedziałam, że fotoreportery mogą ci zrobić karierę, mogą ci pomóc albo nie pomóc. Dlaczego nie być na ich stronie i być otwartym i akceptować to? Dlatego ja nigdy nie rozumiałam, że gwiazdy widzą fotoreportery się chowają. Bo to wiesz, to też z jednej strony to jest nasza praca, jak są zdjęcia i o tobie mówią, to też jest promocja dla ciebie. Czy nieraz cię złapią, wiesz, w dresach, bez make-upu, to jest coś, co się zapisujesz. Jak chcesz być w biznesie, wiesz, że to jest członek twojej pracy. I czy to lubisz, czy nie, nieraz wiadomo, jesteś zmęczona, czy jesteś po rozwodzie, czy nie chce ci się z kimś rozmawiać, albo idziesz sobie na spacer, a tutaj widzisz, że jest fotograf, robi ci zdjęcia. Nieraz to jest męczące, wiadomo, przyznam się, nie powiem, że to kocham 24 na dobę, ale wiem, że to się na to zapisałam, robię to, co kocham jako praca i to jest tak part of tej całej branży i tej gry tak naprawdę. I zawsze byłam otwarta do tego, nieraz właśnie jak wychodziłam z restauracji, tam paparazzi w Los Angeles tak łapali, pytali jakieś tam tematy. Ja pamiętam, jak mój, nie Romek, tylko były mąż teraz,
Asi ojciec mówi, po co ty z nimi rozmawiasz? Ja mówię, chętnie z nimi porozmawiam, to jest moja praca, dlaczego mam udawać, że jestem za ważna, za dużym poziomie i nie mogę rozmawiać z nimi. Mm-hmm. Dlaczego? Mm-hmm. Wiesz, jak jakieś głupie pytanie pytają, to mówię, nie chcę mi się mówić na ten temat, albo nie będę mówić i tyle, ale dlaczego mam udawać, że ich nie widzę, że ojejku, jestem taka gwiazda, że nawet nie chcę, wiesz, mieć kontaktu. Jak z jednej strony ci ludzie pomagają ci w show biznesie. Mhm. Dlatego w ogóle, Asiu, rozpocząłem od tego aspektu rozmowy, dobra, bo jest to bardzo ważna część twojej obecności w programie Razem od Nowa. Ja wczoraj poświęciłem wieczór i obejrzałem dwa odcinki, bo tylko dwa są dostępne na razie, z 8, zdaje się, które są zaplanowanych w tym sezonie. I ja za każdym razem, kiedy przychodzi do mnie gość, lubię tak powiedzieć, co ja sądzę na temat danego projektu. I wiesz, co mi się bardzo podoba w tym programie, jeśli chodzi o twoją obecność? Okay. Podoba mi się, że ty właśnie tak wcielasz się w taką rolę takiej trochę przyjaciółki dla tych osób, która tam jest. I wydaje mi się, że po tej całej 15-letniej obecności w showbiznesie, nie wiem, to jest moje takie, możesz mnie wyprowadzić z błędu, ale że ty faktycznie bardzo teraz polubiłaś po prostu pomagać i rozmawiać z ludźmi. Wiesz co, ja zawsze tak naprawdę lubiałam rozmawiać, jak chodzi o wywiady, o swoje projekty, ale teraz właśnie przez te moje wszystkie projekty i wszystkie rzeczy, co ja zrobiłam, bardzo chciałam właśnie program taki, co ludzie mnie zobaczą z innej strony, że ja taka naprawdę jestem na co dzień. Lubię, wiesz, być przyjaciółką, rozmawiać, pomagać i chciałam właśnie robić program taki makeover, bardziej było dla kobiet, tak naprawdę, jak były początkowe rozmowy i akurat w tym czasie przyszedł ten program Razem od Nowa i wiesz, jak ja na coś się zapisuję, to chcę robić od serca. Tak samo jak w wszystkich projektach, których robiłam, to tak naprawdę widzowie czują, jak ktoś naprawdę przychodzi szczerze do projektu albo udaje, że kimś jest, a kimś nie jest. I wiesz, tak naprawdę jak się zdecydowałam zrobić ten projekt, no to mówię, dobra, no to ja chcę być tym przyjacielem, chcę być osobą, którą te pary się czują bezpiecznie, że mogą ze mną porozmawiać i jak ja mogę dać swoje rady ze swoich niestety nieudanych związków w swoim życiu, to chętnie się z nimi tym podzielę, ale też będę ich słuchać, co mają do powiedzenia i będę próbować jak mogę, żeby im dać rady, ale też nieraz jest tak, że ludzie bardziej się otwierają właśnie jak czują, że mogą z tobą porozmawiać, jesteś otwarta na to. Mhm. Bo mi się wydaje, że jakie jest takie, przychodzi mi słowo misconception odnośnie tego programu, to jest tak, że ludzie trochę myślą, że wydajecie taki certyfikat tego, że pomożecie tym parom znowu wrócić jakby na tory, kiedy był początkowy etap zakochania. A to w ogóle nie o to chodzi w tym programie. To chodzi o to, żeby tutaj pokierować w pewnym momencie, być może dać wskazówki, być może znaleźć jakiś sposób, tak jak Ewa na przykład ma swoją część odnośnie tej fizyczności i nie wkurzacie właśnie, że ludzie za bardzo tak pomyśleli sobie, że to jest Krupa i Chodakowska pomagają naprawiać związki. Wiesz co, ja tak za bardzo się nie przejmuję komentarzami, nawet nie wiem, że to był nawet taki jakiś komentarz, ale wiesz co, tak się przyznam, że ten program nie jest w ogóle o odchudzenie, nie chodzi o jak musisz jeść, jak nie powinnaś jeść, że to jest tylko taki bonus. Ten program jest bardziej, żeby pomóc tym parom znaleźć siebie, że gdzieś w drodze się pogubili, wiesz, w codziennym życiu, dzieci, dom, praca, że to nieraz się gubisz tak naprawdę i myślę, że ten program jest, żeby właśnie dać im rady, takie step by step, co mogą robić. I ja myślę, że najważniejsze, co w tym programie jest, że ludzie się nauczą, znaczy 99% z tych par, tak naprawdę ich największy problem jest, że nie mogą się dogadać, że komunikacja jest największym problemem, ale myślę, że największym sukcesem w tym całym eksperymencie to jest właśnie że się rozstają przez miesiąc, bo tak naprawdę te pary nigdy tak się nie rozstają przez jakiś długi czas. Albo idą do pracy, później wracają, ale zawsze są razem. I myślę, że ten czas, ta rozłąka daje im dużo, że mogą pomyśleć dużo nad swoim związkiem, nad sobą, też popracować nad sobą. I myślę, że jak ten są za sobą, że wtedy troszkę się taki wake up call, że się obudzają, że rozumieją, na czym muszą popracować, czy na przykład coś, co ich
męczyło, czy nie lubieli w partnerze, że może to się zmieni. Bardziej ta komunikacja też się bardziej otwiera, bo tęskną za tą osobą, chcą z tą osobą rozmawiać. Mhm. I myślę, że to jest taki najważniejszy element w tym całym programie. To my tak naprawdę możemy im dać te dwa miesiące, mhm. pomagamy tam, jak to mogą sobie pomóc jako para, ale to wtedy, wiesz, nie mamy takiego magicznego sposobu, że wszystko jest czarno na białe, tylko mhm. dajemy im ten czas. Ewa im tam mówi, jak powinni jeść, te wszystkie ćwiczenia i tak naprawdę wszystko jest w ich rękach, mhm. co będzie dalej po tych dwóch miesiącach. Mhm. A kiedy padł ostatni klaps na planie tego programu i zrobiłaś sobie w głowie takie podsumowanie tego, co udało wam się nagrać? Miałaś poczucie w sercu, że faktycznie udało wam się pomóc tym ludziom? Tak, to co było, co jest takie, na początku jak nagrywaliśmy, nie wiem jak Ewa, ale ja troszkę byłam w takim, że do końca nie wiedziałam, w którą stronę mm-hmm. może iść ten program, tak. bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy to pójdzie, że te pary naprawdę będą chcieli sobie przysięgę jeszcze raz powiedzieć mm-hmm. i że będą tęsknić za sobą, będą kochać, czy to będą już takie, wiesz, że okej, nie chcą już być razem. I wiesz, bo to niektóre te tematy bardzo są ciężkie i też ja z Ewą tak naprawdę jesteśmy przyjaciółmi, coachie dla tych ludzi, ale też mamy eksperta, co przychodzi, jak sytuacja jest bardziej taka głęboka i im pomaga. I myślę, że, i to było właśnie, że do końca nie wiedzieliśmy, jak to się skończą te wszystkie finały, ale do tej pory wszystkie, cała ósemka był sukces. Ogromne zmiany właśnie widzieliśmy po tym rozstaniu. Jak już się nie widzą te dwa tygodnie, to jest kompletnie inaczej w ogóle mówią, w ogóle się zachowują, mhm. że ta tęsknota daje im paliwo, mhm. żeby walczyć, że nie tylko mówią, że chcą walczyć o związek, tylko naprawdę walczą, czy też walczą ze sobą, bo mieliśmy taką dziewczynę z jednych par, że właśnie była no, już poddana, że tak naprawdę było widać po niej, że naprawdę ma depresję, miała mhm. ciężki czas, bo stracili trzecie dziecko, jak była w ciąży i tak nie mogli się dogadać ze sobą i ona była taka bardzo cichutka, w ogóle tak do końca, no byliśmy za wam przejęte, że nie wiemy, czy to coś z tego będzie i to jest niesamowite, jak ja ją zobaczyłam, jak już w tych dwóch tygodniach w bootcampie, mhm. weszłam do jej do mieszkania i kompletnie inna osoba, uśmiechnięta, pełna radości, wiesz, gotowa na wszystko, kocha, tęskni za mężem, że naprawdę to było wspaniałe, że się widzi tą zmianę, mhm. bo to dla nas też jest pierwszy sezon, mhm. to też naprawdę dla nas też był taki ogromne takie, czy to będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, czy będzie ten happy ending, czy będzie klapa i to fajnie właśnie, że te pary naprawdę się zmienili i też no, ta miłość ich trzyma razem, mhm. bo wiadomo, są pary, gdzie chcą, mówią, że chcą walczyć o związek, ale niestety nie są dla siebie do końca i nie powinny walczyć mhm. i powinni odejść od tego związku, ale widać, że te wszystkie pary, które były w tym sezonie, naprawdę chcą i są duże zmiany. Tylko mhm. wiadomo, niektóre pary większe są zmiany. Mhm. Tak naprawdę Ewa, jeszcze muszę dzisiaj do niej zadzwonić, bo właśnie mówiła, że pani psycholog, ekspert powiedział, że naprawdę ten program pomógł jednej osobie, uratowało mhm. życie, ale nie wiem jeszcze o którą osobę chodzi. I to okay. wiesz, z jednej strony wow, że to jest big deal, tak. że wiesz, że ta osoba naprawdę potrzebowała dużej pomocy. Mhm. Mi się bardzo podoba, to cały czas słucham tego oczywiście, co mówisz i bardzo mi się podoba, że też nie ma dużo lukru w tym programie, mhm. bo na przykład ten drugi odcinek, który ja oglądałem, przewinął się temat zdrady. Tak. Przewinął się temat problemów łóżkowych jednej tak. z par. Tak. Ja tak oglądam to i zaczyna ta kobieta i ten mężczyzna mówić o tym, że tutaj nie do końca dobrze się dzieje w sypialni. I ja mówię, jak na 21:30 w TVN-ie to odważny temat. Tak. I miałaś poczucie, że podoba ci się ta część, że nie boicie się tematów tabu? Znaczy, wiesz co, dla mnie jest tak, wiesz, to zależy od pary, na co są gotowi. Na co są gotowi rozmawiać. Wiadomo, to jest ryzykujące, takie wiesz, prywatne
rzeczy do rozmowy, ale wiesz, jak pomoże komuś w związku, nieraz trzeba się wygadać. Wygadać i wiesz, często było właśnie w programie tak, że jak przyjechałam z Ewą, to te pary bardziej się otworzyli, że nawet do nas mówili, że mój mąż nigdy tak nie mówił, czy nigdy nie mamy takiej relacji, że nie mamy tej conversation i wiesz, może nieraz jest zdrowo, żeby się wygadać, żeby coś naprawić, tak jak z wczorajszego odcinku. Ona no, bardzo żałuje, że zrobiła to, co zrobiła i wiesz, na pewno dla niego też jest bardzo ciężko, żeby żyć z tą sytuacją. Dla mnie, no wiadomo, to nie jest coś takiego, wiesz, to nie jest łatwy temat, to tak naprawdę, wiesz, ale oni zdecydowali, żeby brać udział i z tego, co wiem, bardzo się kochają i ona bardzo żałuje tego, co zrobiła i chce naprawić ten związek i mam nadzieję, że dalej będą na tym walczyć, bo wiadomo, to tak magicznie się nie da naprawić coś takiego, ale widać, że idzie w dobrą stronę. Mhm. A jak tak naprawdę pracowało ci się z Ewą? Mogłabyś teraz tak już szczerze powiedzieć, że ona stała się twoją faktyczną koleżanką, taką prywatną po tym okresie nagrań? Wiesz co, Ewę poznałam kilka lat temu, razem projekt, mieliśmy sesję razem, mieliśmy też event, co robiliśmy razem i byliśmy na kolacjach, wiesz, mieliśmy jakieś relacje, że się znaliśmy. I wiesz, czas przeszedł i jak zaczęliśmy ze sobą pracować, bardzo się szanujemy, bo obie, wiesz, osiągnęliśmy wszystko same jako takie power woman, się wspieramy. Wiesz, self-made. Self-made, wiesz, ona jest bardzo professional, nie spóźnia się, zawsze jest konkretna, na czas, przygotowana i wiesz, bardzo lubię pracować z takimi ludźmi i jest bardzo fajną osobą, wiesz, no, że fajnie nam się pracowało. Mi się bardzo podoba, jeśli kiedy zobaczyłem, że ten program będzie, kiedy wyszło ogłoszenie, że to jest tak, nie wiem, jesteś przy mnie, angielskie słowa mi przychodzą do głowy, że to jest taki trochę pomysł na to, na takie reinvention of Joanna Krupa, że mamy oczywiście taką stałą, którą jest top model i oglądamy to przez ponad 3 miesiące podczas roku, ale podobało mi się, kiedy kilka lat temu zaprezentowałaś nam inną stronę, którą była na przykład Misja Pies. Misja Pies, tak. Teraz znowu widzimy cię z innej strony i powiedz mi, to jest dla ciebie ważne, żeby też pokazywać cały czas, mimo że jesteś 15 lat już u nas w polskich mediach, żeby pokazywać, że halo, ale ja jestem też taka. Tak, znaczy wiesz, jak jest fajny projekt, wiem, że coś fajnego robię. Też właśnie chciałam, zanim ten program przyszedł jako propozycja, właśnie myślałam, żeby zrobić jakiś projekt taki właśnie, gdzie pomagam i metamorfozy dla kobiet, że wiesz, ja dużo przeżyłam w swoim życiu, też moje związki i wiesz, niektórym się wydaje, że moje życie jest takie, wiesz, kolorowe, wszystko jest takie łatwe, o, masz make-up, włosy zrobione, jesteś przed kamerą i wiesz, jesteś taka untouchable i właśnie chciałam, żeby pokazać, że też jestem taka, no normalna, jak sąsiadka do ludzi, wiesz, że nie jestem jakaś, że zawsze muszę być w szpilkach, w sukience, wiesz, super sexy i ten. I chciałam pokazać też drugą stronę, gdzie wiesz, że dbam i mogę być przyjaciółką. I powiesz, bo tak naprawdę w Top Maro też jestem przyjaciółką dla tych niektórych uczestników, dla niektórych jestem bardziej gorsza. Tak. Znaczy wiesz, że ostra, co by Marcin powiedział, że co. Ale to też dobrze. Że też dobrze, ale wiesz, pamiętam jak zaczynałam na Top Maro, to mi było, nie wiedziałam jak być ostra, bo mi było szkoda tych kandydatów, ale wiesz, przez tyle lat, co oni już oglądają ten program, wiedzą co my chcemy i jak do końca nie słuchają nas, no to teraz jestem bardziej odważna, żeby być troszkę ostrzejsza, żeby wiesz, żeby brali to, co mówimy do serca. Top Model to jest taka twoja właśnie strona, taka modowa, gdzie szukamy właśnie tych osób, które będą w modzie. Misja Pies to była strona, której zobaczyliśmy, jak ważna jest dla ciebie takie słowo jak pomoc i miłość do zwierząt, absolutnie. Tutaj jest strona taka może też psychologiczna trochę w programie Razem od Nowa i wiesz co ja sobie pomyślałem, że jaką stronę Joanny Krupy ja również widzę, gdzieś tam oczami wyobraźni. Ja widziałbym też stronę, kiedy ty byś coś robiła, uwaga, z dziećmi. No. Bo oglądałem wczoraj wywiad mojej koleżanki Moniki i ona robiła z tobą szybkie strzały i tak, kobieta roku, Asia, ulubiona piosenka, jak śpiewa Asia i po prostu widzę, jak wielka jest twoja miłość do twojej córki, dlatego tutaj widzę,
bardzo taki naturalny sposób rozwoju dla ciebie, żeby zrobić coś właśnie związanego z tematyką dziecięcą. Ty też widzisz się w takiej tematyce? Widzę się, wiesz, i jako matka, wiesz, bo zawsze były zwierzęta, co kocham, i wspierać zwierzęta, a teraz też bardziej chcę się też angażować dla dzieci. Wiesz, dla mnie dzieci i zwierzęta były najważniejsze, bo oba są bez głosu. Ale teraz jako matka to jeszcze bardziej, wiesz, w ten kierunek chcę mi, żeby właśnie coś z dziećmi zrobić, ale właśnie z moją córeczką zdecydowałam, żeby projekt z małą zrobić, bo malutka moja śpiewa od rana do nocy, uwielbia śpiewać, zna wszystkie Beatles, piosenki, wiesz, Shakirę zna, te wszystkie piosenki, ona uwielbia śpiewać. I wiesz, dla mnie jako matka było to bardzo ważne, dlatego że mój polski nie jest perfekcyjny i wiem, że moja mama bardzo się starała, żeby mówić po polsku w domu, ale niestety, wiesz, do końca może wolałam z koleżankami po angielsku mówić i to tak mi nie usiadło w głowie, ale jako mama właśnie zawsze sobie mówiłam, że jak będę miała dziecko, że będę wszystko robiła, żeby moje dziecko też uczyło się polskiego. Mm-hmm. I przez to, że Asia tak strasznie lubi śpiewać, zdecydowałam, żeby zacząć projekt z nią, gdzie ona śpiewa. O proszę. I właśnie gdzie uczymy, powiesz, bo ja ją uczę takim fajnym, taką... Jak to się mówi? No fajnym, żeby nie czuła się, że... To jest nauka? Że nauka, mhm. Tylko że taki fun way, mhm. Żeby się nauczyła polskiego. I ona strasznie to polubiła. I nawet sama mówi, mama, aha, jak po polsku tree, czy jak po polsku water? Że wiesz, ona sama już zaczęła chcieć wiedzieć, mhm. Jakie słowa są po polsku. Widziałem, przepraszam, że ci przerwę, takie instastory, tak. Albo i na Instagramie, gdzie zwierzątka zdaje tak, się. Tak, mhm. Tak. No i właśnie zdecydowałam, że ona kocha śpiewać, to robimy animację z Asią, że będzie się nazywać Asia and Asia i ona śpiewa i tam uczymy po polsku, no, ci co są Polacy, co chcą dzieci, co mają dzieci, co nie mówią jeszcze po polsku, jak nie, mam koleżankę właśnie w LA, co ona jest Polką, mąż jest z Londynu, ale córka do końca nie umie po polsku i tak nie robią wszystkiego, żeby się nauczyła. I właśnie chcę dla rodziców, żeby było łatwo, żeby uczyć dzieci po polsku albo po angielsku, mhm. Ale takim fun way. I wiesz, i tam Asia sobie śpiewa, i właśnie startujemy z tym projektem. Mm-hmm. I wiesz, i to dla mnie jest super, bo wiesz, ona kocha śpiewać i mamy super fajny czas razem to nagrywać. Mm-hmm. I wiesz, i też będzie fajne, jak to się mówi, fun way, żeby inne dzieci z rodzicami się uczyli po angielsku. I gdzieś to już podpływamy tutaj do daty premiery tego projektu. Tak, już powoli... ten weekend. W niej chyba w niedzielę damy. To będzie na YouTubie Asia and Asia i właśnie nie mogę się doczekać, aż jaka będzie reakcja. Mm-hmm. Czy będą ludziom się podobać i dzieciom właśnie głosik Asi. Ale wiesz, dla mnie to jako matka to jest bardzo słodki projekt. Taka pamiątka też taka to pamiątka, zawsze. Obojętnie co z tym, jak pójdzie, to ta pamiątka, że wiesz, ona już od małego to kochała lubić i wiesz, i strasznie lubię słyszeć, jak ona mówi po polsku. Niektóre jeszcze słowa nie udają jej się, ale próbujemy. I właśnie takim fajnym, fun way próbuję ją uczyć po polsku. Mm-hmm. A jak Asia, mała Asia jest w Polsce, ona mówi po polsku wtedy? Tego nie wiem. Po polsku, mm-hmm. Tak, tak. Znaczy wiesz co, jak nie rozumie czego, znaczy jak nie umie czegoś mówić po polsku, no to mówi po angielsku, mm-hmm. Ale wszystko rozumie po polsku. Mm-hmm. Często jest tak, że ja mówię do niej po polsku, ona po angielsku mi odpowiada. Mm-hmm. Albo tak jak w piosence Łobuzy, Joanna, to I don't wanna jeść, I don't wanna spać, tak. To jest jej. Ja mówię, mm-hmm. Asia, musimy jeść. No, mm-hmm. I don't wanna jeść. Mm-hmm. Okay. Albo trzeba iść spać. No, I don't wanna go spać. Mm-hmm. To wiesz, to ona też tak miesza jak ja. Mm-hmm. To też to z kolejną taką tezą wyjdę, ale co mi się wydaje przez to, jak wiem, że chcesz, żeby Asia była jak najbardziej rozwiniętą oczywiście dziewczynką, że pewnie masz duże plany odnośnie jej edukacji. Gdybym cię zapytał teraz, jaki trzeci język byś chciała wprowadzić teraz, żeby ona umiała się posługiwać? Wiesz co, takie universal tak naprawdę to hiszpański. Mhm. Myślę, żeby był najważniejszy, ale taki trzeci, jakbym ją uczyła, to tak hiszpański. Mhm. Sama się nauczę. Mhm. Razem byśmy się uczyli, bo tak naprawdę polski uczę Asię, ale sama się wiesz, w tym też uczę. Wiadomo, mhm. Ona ma tylko 4-latka, ale też, że ja nie mówię super po polsku, to akurat tam wiesz,
razem z nią się uczę polskiego, ale bym razem z nią się uczyła hiszpański, bo myślę, że to jest taki też ważny język. Na świecie jakby. Na świecie, tak. A ogólnie masz poczucie, że kiedy mała Asia przyjeżdża z tobą do Polski, że ona po prostu lubi tu być? Uwielbia. Mhm. Uwielbia tutaj być, tak. I ostatnio jak jechałam, mówi, mama, ja chcę jechać do Polski, wiesz, ona bardzo lubi Polskę. I wiesz, tutaj ciocia Dziasta, ciocia Gosia, wszyscy ją, wiesz, rozpuszczają tutaj i wiesz, nie wiem, tak naprawdę przyjechała do Polski, odkąd była malutka, ile ona miała chyba 6 miesięcy. Pierwszy raz, jak ją wzięłam, to wiesz, ona jest przyzwyczajona, że tu przyjeżdża. I wiesz, zawsze mamy swoją rutinę, tym WBK jedziemy do kolejką, tak, że wiesz, zawsze mam, już jest coraz starsza, to już to ją tak nie ekscytuje, ale był czas, że ona codziennie, kilka razy dziennie musieliśmy iść na tą kolejkę i później płakała, że chce się przejechać tą kolejką. Chyba 10 razy w jeden dzień było, że wiesz, tam i z powrotem z nią jechałam. Ale fajne są wspomnienia i bardzo, wiesz, chętnie tutaj przyjeżdża. A czy ona powoli gdzieś zaczyna rozumieć, że mamusia jest sławna? Wiesz co, nie wiem właśnie. Ostatnio mi powiedziała, że mami, I wanna be on TV, że ona chce być w telewizji. Ja mówię, o boj, no to musisz przekonać ojca, bo ja nie wiem, jak to pójdzie. Ale wiesz co, czy ona rozumie? Znaczy, jak widzi mnie gdzieś, to wie, o mami, to ty jesteś. Na billboardzie na przykład, tak? Ale tak, czy rozumie? Chyba jeszcze do końca nie wiem, czy rozumie. Chyba bo nie. Rozumiem, że gdzieś tam były już takie pierwsze sytuacje, że ktoś podszedł do ciebie na ulicy, poprosił o zdjęcie. Jaka wtedy była jej reakcja? Ona chce być na zdjęciu. Tak, ona teraz za każdym razem, jak ktoś poprosi o zdjęcie, to ona od razu też się przywiesz. Tam wszyscy, a jak wiesz, jak na przykład wyżej ktoś robi zdjęcie, to ona, wiesz, mnie zaciucha, żeby ją wziąć na ręce, tak, ona już jest, to jest taka rutina, że ona też na zdjęciu. A gdzieś tam czasami leci u was w tyle top model i widzicie na ekranie telewizora? Tak. I ona mówi, mami, to ty, czy jakaś reklama, to ten. Nieraz myli mnie z innymi gwiazdami, że blondynka, to mama, zobacz, co ty mówi. Nie, to nie twoja mama. Ale nieraz jej się tak właśnie myli, że już blondyna, to już mama. To kiedy teraz rozmawiamy o twojej obecności na ekranie telewizora, to już zacząłem od tego. Aha. To teraz wrócę trochę do tego, bo zanim, jak wiedziałem, że dzisiaj do mnie przychodzisz, to postanowiłem wrócić do kompletnych początków Joanny Krupy w Polsce. Oh boy. I obejrzałem sobie, słuchaj, odcinek Szymona Majewskiego to były z 2009 roku, tak, czyli tak naprawdę teraz mija 15 lat od tego momentu, kiedy zdaje się, to było takie pierwsze twoje duże, powiedzmy, duży wywiad jakby w polskiej telewizji. Tak. I powiem ci jeden, miałem taki wniosek, oglądając to, że jeśli chodzi o to, jaką ty po prostu jesteś osobą, to ja pomyślałem sobie, Asia w ogóle się nie zmieniła. Tak. Wciąż jest taka otwarta, wciąż można jej zadać każde pytanie. Nie obraża się o nic, jest zawsze pozytywny vibe ma w sobie. I kiedy ty cofasz pamięcią do tego 2009 roku, pomyślałabyś wchodząc do studia, do Szymona Majewskiego, że ta wizyta w tym studiu Szymona Majewskiego może całkowicie obrócić twoje życie i karierę? Wiesz co, kompletnie nie miałam takich planów, w ogóle nie myślałam, żeby, wiesz, spędzać tyle czasu w Polsce. Wiadomo, chciałam przyjeżdżać więcej do Polski, bo to było akurat w tym czasie, gdzie CNN mnie wziął na listę 10 najbardziej znanych Polaków na świecie i tak zaczęłam właśnie myśleć, że chcę więcej spędzić czasu, wiesz, tam, gdzie się urodziłam. Ale nie wiedziałam, że właśnie tak się wszystko zmieni i to było... Bardzo miałam fajne wspomnienia z tego wywiadu, bo Szymon był super fajny, bardzo, wiesz, się czułam komfortowo, ale pamiętam, jakie miałam problemy, wiesz, no jeszcze z Polski. Mhm. Dużo gorzej mówiłam niż teraz, to było takie, wiesz, do końca nie wiedziałam, czy to jest okej, czy wiesz. Stresowałaś się? Stresowałam się, że no musiałam dużo mieszać po angielsku, ale byłam, wiesz, byłam sobą. Albo mnie będą lubić, albo nie, no trudno. Ale Szymon taką atmosferę, wiesz, wprowadził, że było fajnie, właśnie to był fajny moment. I potem
zadzwonił telefon i był to pan Miszczak, tak? Zdaje się, który zaprosił cię na casting na prowadzącą Top Modę. A tego nie wiem o tobie, Asiu. Jak wyglądał ten casting wtedy? Tak, wiesz co, i powiem ci, że dopiero później się dowiedziałam. Pomyślałam, że wiesz, akurat jestem w Polsce, akurat jest casting na Top Model, mnie zaprosili. A później się dowiedziałam od Miszczaka właśnie, że Walter właśnie zobaczył, syn Waltera zobaczył mnie na billboardzie w Nowym Jorku. Z mojej kampanii z Pety, tam z moim pieskiem tak. byłam i właśnie dlatego mnie zaprosili na casting Top Model, ale się martwili, że nie umiem po polsku, bo nie wiedzieli, czy że Polka, czy wiesz, wyprowadziła się do Stanów, czy umie po polsku i dlatego mnie zaprosili, ale to był chyba najgorszy casting mojego życia, bo ja kompletnie nie kumałam. Wiesz, pamiętam jak to w Stanach Top Model, jak ten program wygląda, to troszkę przez to, że kilka tam może odcinków w Stanach oglądałam, to wiedziałam, że ona tak, wiesz, ostra, z tymi kartkami stała, ale wiesz, ja mieszałam polsko-angielski, ja kompletnie nie kumałam. Wie Boże, jak chcę stąd wyjść, bo w ogóle tego nie dostanę, ever. Że wiesz, taki głupek ze siebie robię. I pamiętam Piruga, on tam był na tych castingach i tam były mnóstwo zdjęć, że niby tam patrzymy na te zdjęcia, na modelki, tam wiesz, ale jak wyszłam z tego, to mówię, wow, najgorszy casting ever. To jak dostałam ten telefon, że chcą mnie do programu, byłam w szoku. Okej, nieraz może być dobrze nie być, nie dbać. Albo nie, znaczy nie to nie, że nie dbać, tylko że... Spontanicznie, tak. Tak, spontanicznie iść i mówić, a nie dostałam, bo byłam, nie chcę powiedzieć słowa, do dupki. Ale no, Mike, okej. I wiesz, i to był długi czas, gdzie się zastanawiałam, wie Boże, tyle tygodni muszę wyjechać z domu, wiesz, bo miałam karierę tam, byłam zajęta tam, miałam męża tam. Mówię, jejku, znaczy jeszcze nie byłam mężatka, ale byłam z Romkiem, to tak do końca nie cieszyłam się za bardzo, bo mówię, okej. Bo wiesz, byłam przyzwyczajona, że wyjeżdżam, ale na dwa dni, na trzy dni, nigdy nie było, że na tyle tygodni, jeszcze na program. Co wiesz, do końca nie czułam się komfortowo po polsku. A pamiętasz, to cię zaskoczę teraz, ale na przykład noc przed pierwszymi nagraniami, przed pierwszym dniem? Wiesz co, nie pamiętam nocy przed pierwszym dniem, ale na pewno było dużo stresu. Na pewno brzuch tak do góry nogami na pewno latał. I wtedy dopiero poznałaś Marcina, Dawida i wtedy chyba Karolina Korwin. Tak. Ja pamiętam, moja mama mówiła, a super, że Karolina jest jurorką, bo ty jesteś chyba jedna z osoba, która ona pozytywnie na jej temat mówi. Powiesz, że Karolina była bardzo krytyczna, ale mówiła, że zawsze jak temat był mój, że zawsze była miła. No to ja się czułam troszkę komfortowo, że jest chociaż jedna osoba, co może być miła dla mnie. I muszę powiedzieć, że Karolina, że przez nią się czułam komfortowo na planie. Bo Dawid był do końca, wiesz, okej, ale wiem, że Marcin mi docinał ciągle. Wiedziałam, że jak dziewczyna przyjdzie, ma duży biust, czy wiesz, troszkę, wiesz, blond włosy za duże, to te komentarze, a ty się nadajesz na Playboy, albo wiesz, magazyn dla facetów. Ja wiem, że to do mnie. Ja czułam, że to do mnie było, że do końca on nie rozumiał, dlaczego ja tam siedzę. I musieliście, rozumiem, że pierwszy sezon to tak musieliście przegryźć ze sobą trochę, żeby dojść do jakichś wniosków, no bo nie oszukujmy się, to są okropnie długie godziny na planie, każdy chce się czuć komfortowo, tak. No i być w jury programów, gdzie no, nie dogadujesz się z kimś, no to chyba nie jest nic przyjemnego po prostu. Nie było przyjemne. Znaczy, ja pamiętam, że były kilka rozmów z moim byłym mężem Romkiem, że mówię, nie, to nie jest dla mnie, że chcę wrócić do domu. A on mówi, co ty mówisz? Ty, Aśka, przecież ty masz grubą skórę, jesteś mocna kobieta, wszystko możesz żągnąć, niech oni ci, niech ci stopy całują, nie? Że tam jesteś. I wiesz, on mi taki dawał mi napięk, żeby don't give up, weź, już tyle osiągłaś, tyle zrobiłaś, nie daj, żeby te osoby pozwoliły, żebyś ty odeszła od tego. No i tak mnie, wiesz, kibicował. I tak naprawdę ten pierwszy sezon był taki trudniejszy, już w drugi weszłaś jakby, już było wszystko okej. Myślę, że tak. I wiesz, i tam też pokazałam, że mam dystans do siebie, zrobiliśmy te podkoszulki, gdzie tam polsko-angielski tam mieszałam. I wiesz, żebym pokazała też, że no, mówię tak jak mówię, mam dystans do siebie, albo będziecie mnie lubić, albo nie. No i tyle. Myślę, że to też właśnie pokazało, że
trzeba być, jakim się jest i żeby, wiesz, nie poddawać się, no iść do przodu. Mhm. Bo Top Model jest takim programem z serii programów reality. Mhm. A ty byłaś już wtedy po The Real Housewives of Miami, zdaje się. Wiesz co, czekaj, to jeszcze chyba nie było. Nie, nie było jeszcze Housewives, to było po Tańcu z Gwiazdami. Mhm. Robiłam Tańc z Gwiazdami w Stanach w 2009. Później zaczęliśmy modelki chyba w 2010. Mhm. A Housewives 2012. Okej. Okay. No to teraz, jak już powiedziałaś o Tańcu z Gwiazdami, no to tego Tańca z Gwiazdami chcę się trochę odwołać, bo wiem, że polski Taniec z Gwiazdami bardzo cię chciał kilka razy. Tak. Ty jakoś nie czułaś tego, żeby ponownie wkraczać na parkiet? Znaczy, wiesz co, bo dla mnie ogromne osiągnięcie było, żeby zrobić taniec z gwiazdami w Stanach. Mhm. Bo to było ogromne osiągnięcie, największe gwiazdy w tym czasie robiło. Troszkę byłam zaskoczona, że to marzenie moje się spełniło. I jak już to osiągnęłam, ten excitement tego, to już to by nie było to samo. Mhm. Że wiesz, że to nie był taki cel mój, gdzie bym chciała to osiągnąć. Mhm. I dlatego zdecydowałam, że to nie jest dla mnie, bo już miałam tę ekscytację, wiesz, już wtedy i to bardzo ciężki jest program, mhm. żeby, wiesz, osiągnęłam to, check, mhm. next. Bo wiem na przykład, że ty byłaś na widowni polskiego Tańca z Gwiazdami, kiedy twoja siostra występowała, tak. Także mogłaś też zobaczyć, jak ten polski Taniec z Gwiazdami wygląda tutaj. Mhm. I czy ty miałaś wtedy jakieś takie swoje refleksje odnośnie tego, jak to wygląda w Stanach ten program, a jak wygląda tutaj? Są jakieś takie różnice, które zauważyłaś? Znaczy, wiesz co, raz byłam chyba na widowni, znaczy scena wszystko bardzo mi przypomniało, w Stanach, tak? Nie widziałam dużej różnicy. Mhm. Bo teraz twoim partnerem był Derek. Derek i dzisiaj śmieszna rzecz, bo wyszła nowa piosenka Jennifer Lopez. Aha. I nowy teledysk do Jennifer Lopez. Aha. I tam on właśnie występuje tam. Okay, tak, bo robili razem program. Tak, oni robili razem World of Dance. World of Dance, tak. Jak ci się współpracowało z taką ikoną amerykańskiego tańca, można powiedzieć? Bo właśnie on był w wielu edycjach Tańca z Gwiazdami. Tak. Jest taką znaną osobą w USA. Tak. Właśnie potem był jurorem z Jennifer Lopez, także tak. Macie w ogóle gdzieś kontakt jeszcze? Wiesz co, nie mamy dużo kontaktu już, ale byliśmy bardzo blisko, jak robiłam program. Bardzo fajny chłopak, dużo mi pomógł w tym, bo to był bardzo ciężki, no, bardzo ciężkie przeżycie tak naprawdę, bo chciałam, żeby mi bardzo dobrze poszło. I on był taki, wiesz, umiał uczyć, był spokojny, mnóstwo ma talentów, on śpiewa i tańczy i aktorem jest. Ale on zrobił, że miałam taki super fajny czas, pozytywny czas, mhm. w programie. I pamiętam jeszcze w tym czasie, bo to był 2009 roku, jak on narzekał, że on rzuci ten program, że go nie, że do końca go, wiesz, jak to się mówi, nie doceniają, mhm. i to tamto, i teraz właśnie sobie myślę, wow, wiesz, wtedy dobrze, że z jednej strony nie rzucił programu poprzez to, że był w tym programie, mhm. nawet, że był jako tancerz, ale był znanym tancerzem, mhm. i przez co dostał program, mhm. z J-Lo, też dużo robi właśnie sam, że jeździ, chyba w Las Vegas nawet miał, mhm. taką rezydenturę. Tak. I wiesz, mhm. bardzo, wiesz, ogromnie skoczył od tej pory, co razem tańczyliśmy, ale pamiętam, jak on narzekał, że on rzuci, już nie chce robić tego programu, no i wiesz, może jego droga by była inna teraz. Mhm. A masz takie czasami momenty, że wracasz sobie na YouTubie, powiedzmy, do tego, jak tańczyłaś? Tak, to wiesz co, naprawdę muszę powiedzieć, że najwspanialsze czasy chyba w mojej karierze, mhm. że to było jedno takie, może to jest głupie, niektórzy marzą, żeby wygrać Oscara czy coś, mhm. ale to dla mnie było coś takiego, to było moje marzenie, mhm. żeby robić ten program. Jak dostałam, pamiętam ten telefon, jechałam z Atlantic City do Nowego Jorku z moją menadżerką w tym czasie, gdzie agent zadzwonił. To było coś wspaniałego, mhm. że naprawdę tak się cieszę, mówię, Boże, ja? Mhm. Ja? Bo jeszcze w tym czasie robiłam dla ABC, inny program był, mhm. Superstar, co się nazywał, gdzie celebryty ze sportowcami, wtedy miałam, nie wiem czy znasz, Terrell Owens, tak, taki znany football mhm. player, miałam z nim konflikt i cały program był promowany na moim konflikcie, jak tam ja przeklinam do niego, nie wiedziałam, że to puszczą, bo mikrofon miałam, ale przeklinałam do niego, nie do kamery. Mhm.
i samą promocję zrobili z tego i troszkę się, to też nie przypuszczałam, że ta stacja będzie chciała mnie w tym samym roku dać na taniec, co dla mnie była taka double niespodzianka, bo w ogóle o tym nie myślałam, powiedziałam, że o, jak teraz zrobiłam w kwietniu, to pewnie na jesień nie będą chcieli w tym samym roku dać tą samą osobę na dwa programy, ale wyszło i było, no, często idę właśnie z powrotem i patrzę, like, wow, to ja tańczyłam. A myślisz, że dobrze tańczyłaś? Dobrze tańczyłam, ale bym jeszcze lepiej tańczyła, tylko taniec taki na żywo, to naprawdę daje duże, ogromne props dla ludzi, co właśnie to robią na co dzień na scenie, bo to jest strasznie ciężkie, żeby pamiętać ruchy i jeszcze nie być zestresowanym i powiesz, nogi mi zawsze przed tym live'em tak się częsły i były... Wtedy to oglądało 20 milionów. Tak, wtedy było 20 milionów, to był największy hit w tym, na stacji, ale pamiętam te momenty przed, jak mówiłam, Jana Krupa i Derek Hough. I wiesz, my wychodzimy, zaczynamy taniec i było tyle momentów, że ja w głowie nie pamiętam, co jest następny krok. I to nagle przyszło, ale to było okropne. Taka pamięć mięśniowa. Tak, co ja mam, co jest następne? I wiesz, i często właśnie te tańce, co robiliśmy, jakoś wyszło. Był jeden ten quick step, był okropny. To był najgorszy mój chyba taniec i w tym cały czas zapominałam, co teraz, ale jakoś poszło. Ale bo ty doszłaś do finału, zdaje się. Do semifinal, okay. Bo niestety były większe gwiazdy, no i u nas było tak, że no, do końca troszkę wiedziałam, że na tym też polega o popularności, nie do końca jest kto lepiej tańczy, ale wiesz, byłam w czwartym miejscu, to i tak osiągnięcie, ale nie byłam szczęśliwa i myślę, że oni się przestraszyli, powiedzieli, że ja byłam mała, jak to się mówi, psykata, co nie trzyma języka, nie, tak. Co wiesz, co nie zatrzymuje się, że w tym czasie byłam jeszcze bardziej odważna, pyskata. Wtedy co, jak jeszcze zobaczyli, jak ja tego Tyrell Owens tam, wiesz, na niego krzyczałam, myślałam, że oni się bali, jaka będzie moja reakcja, że odpadłam, to nawet mi dali mikrofonu, żeby się pożegnać tam na tym. I właśnie później Romek mówi, a czy ty zauważyłaś, że to jest jedyna para, której nie dali mikrofonu, żeby się pożegnać z widzowie? Bali się, chyba się bali. No. A jak już też zahaczyliśmy trochę o Real Housewives of Miami, wiesz dlaczego w ogóle też postanowiłem trochę odświeżyć teraz ten temat? Bo nie wiem, czy ty w ogóle zwróciłaś uwagę na to, nie wiem ile to obserwujesz w ogóle, co się dzieje w polskiej telewizji, ale ty robiłaś... Słyszałam, tak, że tak tutaj zrobili. Że zrobili tutaj żony Warszawy, no i to kompletnie jakby się nie sprawdziło tutaj, nikt nie chciał tego w ogóle oglądać, aż przenieśli to w ogóle na jakieś takie pasmo 23 z 20, ale kiedy... To zaraz do tego wrócimy jeszcze, a kiedy ty patrzysz sobie na kręcenie The Real Housewives of Miami, dobrze wspominasz ten program? Nie. Nie. Wiesz co, troszkę żałuję, że pozwoliłam siebie na takie miejsce. Wiesz co, bo nigdy nie byłam w sytuacji, gdzie czułam się zaatakowana przez tyle kobiet. I zawsze było, że przed nagraniem mówi, Romek, daj mi drinka, bo ja nie mogę nagrywać z tymi crazy babami. Bez drinka, chociaż jeden drink mi daje, ale w tym czasie, teraz jestem starsza, to chyba, wiesz, muszę dużo więcej się napić, żeby mieć nawet takiego, jak to się mówi... Czuć, feel easy. Żeby coś czuć. Poczuć, tak. A przedtem, wiesz, jeden kieliszek i już woohoo, jestem gotowa, co powiedziałaś? I wiesz, jak mnie wkurzyły, to jeszcze bardziej byłam taka, wiesz, otwarta, czy pyskata i to troszkę żałuję, że wiesz... Mogłam nie tego drinka nie myć, to bym może inaczej reagowała, ale mnie one tak wkurzały. Ja oglądałem cały ten sezon, o, akurat super, gdzie ty byłaś. Bardzo się cieszę. Ale muszę ci powiedzieć, że faktycznie było tak, że tam miałaś więcej kobiet, które były tobie nieprzychylne niż przychylne. Tak, bo były, wiesz, zazdrosne, że ja coś osiągnęłam, a one musieli się ożenić, żeby mieć kasę. No to twój problem, że nie masz kariery. I wiesz, były zazdrosne i zawsze próbowały, żeby one były te większe, żeby każdy o nich rozmawiał w każdym odcinku, nie?
Ale tam koleżankę jedną czy drugą, dwie tam poznałam, ale resztę to masakra. Mhm. No. To była chyba taka lekcja też dla ciebie, że jednak takie... Nie dla mnie taki show. Takie stricte reality show, gdzie śledzą cię kamery, jest całkiem nie dla ciebie. Znaczy no bo... jakby były reality show, gdzie śledzą kamery z normalnymi ludźmi, to okej, a nie z takimi babami, co mają frustrację, żeby chciały być gwiazdy i wszystko zrobią, żeby być gwiazdą. Mhm. Bo na przykład, nie wiem, ale ja na przykład widzę ciebie, jako że jest reality z tobą i ty jesteś po prostu, śledzimy ciebie i twoje życie. Tak. Ostatnio moje życie nie jest takie exciting. Ach, ale dużo się dzieje, także tak. Mogłoby to być ciekawe. Widzisz gdzieś przestrzeń na coś takiego jeszcze? Wiesz co, chyba nie, bo ani nie mam męża, ani nie mogę dziecka pokazywać na kamerze, to z kim będę nagrywać? Z mamą? Teraz bardzo są popularne właśnie takie, wiesz, randkowe, że tak? Podgląda no się... Tak? Szukaj mi męża, mogę zrobić takie reality show. Jedna piosenkarka miała takie matrymonialne show, można powiedzieć, Doda. I teraz Doda i jedna teraz pani w Polsacie teraz Dobra, robi. Tylko dla mnie by musieli zrobić casting dla facetów worldwide, nie tylko, wiesz... w jednym miejscu, żeby z całego świata casting. A to fajnie tak naprawdę, że teraz skręciliśmy teraz w tą stronę chłopaka i mężczyzny, bo tak nigdy nie przygotowuję się na takiej zasadzie, że zawsze tak hasłowo się przygotowuję, jakie zagadnienia chciałbym poruszyć z gościem. I kiedy pomyślałem sobie, że chcę w tym aspekcie chłopaka cię o coś zapytać, to zastanawiam się, czy ty, Asiu, potrafiłabyś być z Polakiem? Why not? Mhm. A ty miałaś kiedyś chłopaka? Pierwsza moja miłość, co myślałam miłość, teraz nie wiem, czy w ogóle byłam kiedyś zakochana, ale był Polak, tak, cztery lata chyba chodziliśmy, czy pięć. Dużo było wagarów, tak się mówi, przez to niego. To w liceum, zdaje się. Tak, dużo wagarów przez niego, prawie nie przeszłam do końca. Ale też przez niego, dziękuję, coś nie żyje niestety, God bless his soul. Ale przez niego się wyprowadziłam do Kalifornii, bo on dał mi taki ultimatum, że albo on, albo kariera. Okej, aha. Czyli to było w liceum? High school. To miałam 15 do 20 z nim. Tak. I dał ci ultimatum, albo ja, albo kariera. Tak. Bo robiłam, był taki program, był nagrywane w Stanach Jenny Jones Show i tam ona mnie brała jako modelka tam do gości, przynosiłam, wiesz, jakieś tam, nie wiem, prizes, jak ktoś wygrał czy coś i on był bardzo zazdrosny. I właśnie mi dał ten ultimatum i w tym czasie tak myślałam, dobrze, że jak chcę coś spróbować jako, wiesz, na większym poziomie, no to albo Miami, Manhattan, albo Los Angeles. Mówię, dobra, nie Manhattan, bo w Nowym Jorku tylko wieże Eiffle mogą mieć szansę jako modelka. W Miami do końca, nie wiem, jakoś nie chciałam, no i zawsze marzyłam, żeby mieszkać w Hollywood. To tak już miałam to w głowie i jak mi dał ten ultimatum, ja mówię, to ja ci pokażę. Mama, pakuj auto, wujek, jedziemy. No i jechaliśmy, ile tam, 2000. W pierwszej godzinie dostałam, policja mnie złapała, jechałam za dużo, że prawie mnie zaresztował, ale powiedziałam, proszę, ja mam marzenie jechać do Hollywood, się spieszę. Niesamowita historia. No i dostałam ten i od razu już miałam problem, musiałam adwokata w Kalifornii znaleźć, żeby mnie, wiesz, nie zabrali mi prawo jazdy. No, przygoda była, przyjechałam do Kalifornii, miejsce, które w Los Angeles wybrałam przez internet, bo nie, wiesz, LA jest ogromne, byłam tam raz i nie znałam tych wszystkich okolic. No i przyjeżdżamy do tego mieszkania, co tam znalazłam na internecie, a tu jedna ganga, druga, trzecia, czwarta stoją, żeby wiesz, tam nie wiem, czy pistolety mieli, czy nie, że bardzo zła dzielnica. Nie wiedziałem tego o tobie, przysięgam. Bardzo zła dzielnica. Moja matka prawie atak serca, mówię, Aśka, ja cię tu broń Boże, ja mówię, ale ja nie mam kasy i jak, co teraz, że wiesz, że może $200 miałam, nawet chyba nie miałam, miałam długi po auto na kredycie, Boże Maria, co ja wymyśliłam przez takiego głupiego chłopa. No i tam... Od razu wzięłaś walizkę, aut. Walizkę, aut, nawet nie wyszłam z auta, bo by pewnie jeszcze bym nie wróciła nigdy, bo pewnie od razu by, wiesz, blondyna jeszcze w takiej dzielnicy, to kto wie, co by ze mną było. No i pojechaliśmy z powrotem w stronę, znaczy pojechaliśmy w stronę lotniska, najbardziej tajny hotel wynajęłam.
Mama chyba na następny dzień z wujkiem już musieli wyjeżdżać, mhm. bo już mieli bilet do Chicago. No i tak zostałam. Mówię, okej, okay, no i co teraz? I co zrobiłaś? Zadzwoniłam do takiej znajomej, co w Chicago mieszkała, projektantka taka, no w Chicago projektantka, co robiłam takie, wiesz, małe pokazy dla niej, nazywa się Stokrotka. I do niej z nią rozmawiałam, bo pamiętam, że coś tam mówiła, że miała znajomego w Los Angeles, coś wiesz, zadzwoniłam i powiedziałam, jest jakaś sytuacja, ona do tego znajomego zadzwoniła, no i pozwolił, żebym się wprowadziła do niego na jakiś czas. Przenocować. Tam było dłużej niż jedną noc, zanim coś znajdę. No i on spał na kanapie, ja spałam u niego w sypialni, mu zabrałam. Mm-hmm. Tylko to było w Long Beach. To Long Beach do Hollywood to tak naprawdę w korkach to 1,5 godziny. I wiesz, tak codziennie jeździłam, szukałam pracy, dostałam pracę jako sekretarka na początku. Też o tobie tego nie wiedziałem, że w biurze pracowałaś. No, pracowałam jako sekretarka, tam jakieś to nawet nie wiem, czy to nie była jakaś agencja modelek, czy coś tam, pamiętam chyba, że zdjęcia tam pomagaliśmy dawać na stronę internetową i była taka dziewczyna Emily, z którą pracowałam i zaczęliśmy być koleżankami. Mhm. I ona tam mieszkała w Hollywood, w małym studio, mieszkanku, jej mówiłam jej moją sytuację. No to wprowadź się do mnie, mam studio, jest wiesz, jedno łóżko, tak naprawdę nie ma tutaj dużo miejsca, ale pomogę ci jak chcesz. No i z nią się przeprowadziłam i mieszkałam z nią przez jakiś czas. No i później poznałam, bo na początku nie mogłam znaleźć też agencji, bo nikt nie chciał ze mną pracować, bo jesteś za niska, sorry. I poznałam właśnie agenta, który dał mi szansę powoli, no i tam przez niego poznałam fotografa, który zrobił dla mnie ten... Portfolio jakieś takie? Ale jeszcze przed tym przytyłam chyba ile, czekaj, 20 funtów to ile jest? 10, och, ja nie jestem dobry w przeliczniku 10 tym. 10 kilo chyba przytyłam. To znaczy wiesz, bo ja mam drobne kości, to dla mnie... Wyglądałam jak ta blowfish taka. I pamiętam ten moment mojej kochanej matki. Przyjechała odwiedzić córeczkę. A córeczka troszkę inaczej wygląda, tak? W wielkim Hollywood. Mówi, Aśka, co ty sobie zrobiłaś? Bo zanim przytyłam, poznałam kolegę, nie miałam wiesz co robić, oprócz chodzenia do pracy, to on mnie brał na lunch, na kolację, sobie wiesz, spędzałam z nim czas, tak. Tylko jadłam tak naprawdę, pracowałam i jadłam. I wreszcie mówię, Jezus, spodnie troszkę obcisłe są, coś jest nie tak. I nie miałam wtedy, wiesz, tego scale, jak to się mówi po polsku. O Jezu, czekaj, nie wiem. No żeby funty. A, wagi. Wagi, nie miałam wagi, to nie sprawdzałam, ale czułam w spodniach, że już coś nie gra. No i ten, kupiłam wagę, zobaczyłam, a super, okej, okay, great. No i matka przyjechała, Aśka, co ty robiłaś ze sobą, przepraszam, ale chciałam powiedzieć to słowo. No, co zrobiłaś ze sobą? Pakuj się i jedziesz ze mną do Chicago. O proszę. Jaką ty karierę zrobisz? Przyjechałaś tutaj jeść czy robić karierę? I tak mnie ochrzaniła. Ja mówię, no super. Kazała się odchudzać? Nie to, że kazała, tylko mówiła, no jak chcesz być modelką, to albo wracaj do Chicago, idź do szkoły, zacznij normalną pracę i idź do jakiejś innej branży i tyle, nie? I te, no to troszkę był taki dla mnie wake up call, że no fajnie teraz, super, jak to zgubić, nie? I chyba rok... Gubiłaś to gdzieś. Gubiłam, tak z rok. No i po roku wreszcie znowu próbowałam. No i poznałam właśnie agenta, który mnie poznał z fotografem. Fotograf zrobił mi test shoot, taki wiesz, co dużo modelek robią za darmo, tylko sesje. I później on wysłał do różnych magazynów i wtedy Maxim w Holandii się zinteresował tymi zdjęciami, no i dali mi na okładkę Maxim. I też w tym czasie taka menadżerka była u niego, co portfolio jego oglądała z różnymi modelkami, no i ona tak coś jej się spodobało z moimi zdjęciami, mówi, o kto to jest? No ja taka Joanna, tak wiesz, próbuję być modelką, tak jak każde inne.
i tak dalej chciał, wiesz, pokazywać. On mówi, nie, 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 ja chcę zobaczyć tą dziewczynę, bym ją chciał poznać. Gdybym chciała ją poznać. No to dał numer, zadzwoniła do mnie, sobie porozmawialiśmy, no i umówiliśmy się na spotkanie. Ja przychodzę do restauracji, też pamiętam to jak wczoraj, i ona tak na mnie patrzy, a gdzie resztę ciebie? Pomyślała, że jestem dużo wyższa, bo na zdjęciach wychodziłam. No mówię, okej. I tak wiesz, mówi, dobra, podobasz mi się, jest coś w tobie special, ale troszkę będzie ciężko, jeśli chodzi o wzrost. Modelka, tak. I wiesz, i wtedy w tym czasie, przez to, że dostałam okładkę Maxim, ona wyszła na pomysł, okej, dobra, wiesz co, może będzie ciężko w Stanach na razie coś robić, ale może spróbujemy internationally. I wiesz, zaczęliśmy robić właśnie sesje zdjęciowe, takie spec shoot z fotografami i wysyłała do magazynów i właśnie magazyny zaczęły się interesować i jeden magazyn, coś jak Sports Illustrated w Stanach, co się nazywał Inside Sport w Australii, chciał robić ze mną sesję. To pojechałam wtedy to do Fidżi, byłam zekscytowana, wow, Fidżi, to wiesz, nigdy nie byłam w takim miejscu. No i miałam zrobić sesję zdjęciową do środka. I wtedy, nie wiem, czy pamiętasz modelkę Caprice? Kiedyś ona była bardzo znana, Jezus, ile to lat temu było, 20 lat temu? Nie, przyznaję się, że nie. I ona miała robić tą okładkę, ale art director strasznie polubiał mój look, mnie i dał mnie na okładkę. I zdecydowali, żeby napisać na okładce najseksowna swimsuit model in the world. I przez to, że dali mi to imię na okładce, to wtedy różne napędziło to jakby. Tak, napędziło i ona była bardzo dobra w PR-ze, żeby wiesz, to wszędzie nakręcić. No i w tym czasie inne magazyny się, wiesz, zainteresowały. Nawet dostałam propozycję takiego filmu, co nagrywałam w Guam, to był independent film, ale dostałam, też było takie śmieszne, że dostałam mniejszą rolę, ale dzień przed wyjazdem powiedzieli, masz główną rolę, że ta aktorka jedna się jakoś wycofali, dostałam główną rolę, mówię, okej, great, to uczę się tego, a teraz mi dajecie cały skrypt i muszę się uczy, to było w tym, w Guam, w Guam nagrywaliśmy. No i przez to, że miałam film, to wtedy ona dostała propozycję od Playboya, żeby zrobić okładkę Playboya, gdzie Playboy też mnie dał jako sexy swimsuit model. No i wtedy to tak się zaczęło, później był ten jeden program, później taniec i no i tutaj jesteśmy. Niesamowite jest to, że odkrywam cię na nowo podczas tej rozmowy, bo ja bardzo wielu historii z twoich takich początków nie wiedziałem w ogóle, nie zdawałem sobie sprawy, jak to też ciężko było na początku. No było ciężko i się nie poddałam i było dużo ale, gdzie mogłam się poddać. No. A masz czasami takie momenty, kiedy cofasz się, co by było gdyby i na przykład, co by było gdybyś na przykład dała zielone światło Adamowi Levine'owi z Maroon 5? O właśnie, no to też, dużo przeżyłam, kurde, w swoim życiu tak naprawdę. Moje życie było fun i interesting. Kurde, wiesz co, ja pamiętam, żeby teraz takie była energia. Ja pamiętam, czekaj, też mi to przypomina. Pamiętam, byłam w Maxim Party w Stanach i po drugiej stronie był Dean Cain, wiesz kto to jest, Superman. I on mi się tak strasznie podobał, już patrzyliśmy się na siebie, uśmiechaliśmy się, ale nic, on nie podeszedł, ja nie podeszedł. I pamiętam jak poszłam do domu, następny dzień z koleżanką, mówię, kurde jaka jestem głupia. Mogłam podejść do niego i po wtedy było, że podeszłam do innego aktora, co z nim byłam 2 lata, co mi serce złamał. To ten Supernatural, Jensen, tak. I wiesz, do niego podeszłam, w ogóle nie miałam skrupułów, mówię, who cares, jak nie będzie chciał, to nie będzie chciał, whatever. No i wiesz, żałowałam, że tego samego nie zrobiłam z Dean Cainem, nie? I kilka dni później dzwoni telefon menadżerka, a Dean Cain chce cię zaprosić na kolację. Ja mówię, what? To teraz by było fajnie, żeby ktoś tak pomyślał o Asi, zadzwonił do mojej agentki. Ktoś taki fajny. No i też było tak samo z Adam Levine, tylko akurat Adam Levine w tym czasie mi się nie podobał. Jak może się Adam Levine nie podobać? Właśnie nie wiem, teraz trochę żałuję. Przecież on jest nazwany przez magazyn People chyba Sexiest Man Alive. Tak, no widzisz, jakie się robi ten gafy w życiu. Gdzie ja bym teraz naprawdę była? No, kto wie? I pamiętam, powiedziałam no,
I wtedy, czy wtedy już, czy ja już Romka wtedy znałam, czy jeszcze nie? Bo była później druga sytuacja z Adam Levine, gdzie właśnie dzwoniła agentka, że on chce mnie na music video jego. Mm-hmm. I ja powiedziałam, no i jeszcze jak mi powiedziała, że to będziesz w łóżku leżała z nim, będziesz, wiesz, się, będziecie się całowali, Jezu, przytulali. Wiem, on, który teledysk, never gonna leave this bed chyba. I później on był z tą Anna Envy, mm-hmm. później on chodził z tą modelką, to ona wzięła tą rolę. Ja mówię, to mogłaś być ty. Ja wiesz. Mówię, excuse me? Mm-hmm. Pierw chcę mnie wziąć na kolację, teraz mi oferuje kasę, żeby w łóżku z nim kręcić wideo. Ja mówię, czy jestem jakaś ***ka, excuse me, escort? No. I wiesz, wzięłam to negatywnie, mm-hmm. ale się przyznam, jakbym nie była z Romkiem wtedy, to może bym poszła na to. Ale a bo już wtedy byłaś. Już mm-hmm. byłam wtedy, mm-hmm. jak wideo było, no to było już, już byłam z Romkiem, już zakochana, miałam, to nie chciałam, bo wiem, że on by był bardzo zazdrosny. Mm-hmm. Rozmawiałam na ten temat z nim, to on, broń Boże, że on mm-hmm. był taki, że jakbym dostała rolę, gdzie muszę być aktorką i całować kogoś, to on by tego nie wytrzymał i by pewnie zerwał ze mną. Aż taki to był tak, poziom zazdrości. Był taki, tak, tak. Mm-hmm. To niestety przez niego życie mi zniszczył, nie żartuję. Nie, właśnie się czułam, że dlaczego, wiesz, tutaj mnie zaprasza na kolację, a tutaj, mm-hmm. wiesz, to troszkę się czułam uncomfortable, mm-hmm. po pierwsze. Tak przedmiotowo ale, może. Tak, mm-hmm. ale jakby była singielką, kto wie, może, mm-hmm. może bym zmieniła zdanie. To teraz jak cały czas tak naprawdę rozmawiamy o tym wątku chłopaków miłosnym, to tak przenieśmy się teraz tak naprawdę do tego, co jest tu i teraz. Mm-hmm. Oglądałem wywiady, wiem, że jesteś singielką, ale tak bardzo delikatnie chciałbym podpytać, czy jest może w tobie w sercu taka już powoli tęsknota za tym, żeby być w związku? Wiesz co, nigdy nie marzyłam, żeby być w tym momencie w swoim życiu jako singielka z córeczką. Mm-hmm. Wiesz, nigdy nie chciałam rozbitej rodziny, jest to smutne. W życiu jakbym mogła zmienić, to bym to zmieniła. Czy są momenty, co bym chciała mieć kogoś, żeby sobie pojechać na wakacje i fajny czas spędzić? Pewnie, ale wiesz co, jestem w takim czasie w moim życiu, że to by musiało być łatwo, że mhm. to musiało być takie coś, co wiesz, taki flow fajny, bez dramatu, wiesz, nie wiem, by musiało być jakieś takie easy, mhm. że już, żeby się wiesz, kłócić, czy męczyć, czy na siłę, czy ten, to nie za bardzo, ale marzę, żeby jeszcze mieć szansę mieć drugie dziecko, no mhm. to wiesz, z jednej strony by było fajnie, ale jak nie, no to wiesz, samemu też można mieć dziecko. A ty wyobrażasz sobie rzucić się teraz w taki wir randek znowu? No. Back to dating, wiesz. Jak ja sobie pomyślę chodzenie na randki i poznawać znajomych nowego i rodzice nowego, czy mnie lubią, czy mnie nie lubią, to naprawdę mhm. nie. W mhm. ogóle nie mam tej fantazji ani przyjemności tego, mhm. że bym chciała kogoś poznać, super fajnie nam, zakochani jesteśmy, a później poznamy resztę ludzi, że mhm. wiesz, że to, żeby, powiesz, jak na początku poznajesz kogoś, te randki, później musisz mamę poznać, czy mamusia mnie będzie lubiała, czy tata, wiesz, że to jest, ja jestem już za stara na to, mhm. że już tego, wiesz, nie chce mi się tego, mhm. że to bym chciała, że okej, będzie coś fajne, easy, great, jak nie, to jestem kompletnie satisfied, być wiesz, sama ze sobą, ze swoją córeczką mm-hmm. I co będzie, to będzie, ale tak, żeby szukać, to nie. A mama dopytuje? Nie, mama chyba zna, na tak samym etapie, że ma dość chłopów mm-hmm. tak naprawdę. Myślę, że wszystkie trzy grupy mamy już dość, nie wiem, jakiś taki mamy czas, że wszystkie trzy, wiesz, jesteśmy singielki i ten, nie wiem, może coś jest, jakiś taki krupa curse. Mm-hmm. Klątwa. Klątwa na nas. A tak bardzo szczerze, chociaż wiadomo, że wydaje mi się, że wiem, co usłyszę, ale Marta teraz no, staje się piosenkarką taką na pełen etat tak naprawdę. Tak. Słyszałaś trochę więcej niż te single, które nam teraz zaprezentowała i podoba ci się kierunek, który ona sobie obrała jako piosenkarka? Tak, że jestem bardzo dumna z niej. Ona już napisała 10 piosenek, ona mhm. sama pisze te teksty i wiesz, jest taka zdeterminowana, inspirację ma do tego i taki
taką energię do tego, bo wiesz, przez 10 lat tak naprawdę żyła kogoś innego życiem i nie miała tej szansy, żeby nad sobą pracować. I tak jak ostatnio słyszałam, jak ona tam rozmawiała z tą dziewczyną, którą pomaga jej pisać muzykę, mhm. I to jest dla mnie było jako siostra strasznie, byłam strasznie dumna z niej, że ona jest tak, to jest taka jej pasja. I te wszystkie, ile ona tego serca i czasu do tego daje, że mm-hmm. życzę jej, żeby naprawdę, żeby dużo sukcesu przyszło. I wiesz, te piosenki, które ona pisze, to są tak naprawdę z jej życia. Mm-hmm. To są authentic, co w tym momencie ona czuła, czy się działo. I to wiesz, to jest takie real. I z jednej strony myślę, że to jeszcze jest dla niej terapia, że pisała te piosenki i teraz ma tą szansę, żeby wiesz, żeby się pokazać. I to jest takie, wiesz, każdy przechodzi inaczej związek i myślę, że to dla niej jest też dobra terapia, ale mhm. też robi to, co kocha i pasja i to, co marzyła robić przez długi czas, ale no niestety nie mogła, bo tak związek. Naprawdę była w klatce mhm. zamknięta, gdzie nie mogła robić to, co chciała. Czyli rozumiem, że ty nie byłaś fanką jej męża. Zero. Mhm. Negative. Mhm. Tak. To teraz już zbliżając się powoli do końca, ale cały czas tak krążymy sobie w ogóle też ważnych osób w twoim życiu, to taką też wydaje mi się ważną osobą, już tak na takie przedostatnie pytanie, był Edward Miszczek. Tak. I zastanawiam się, no tak naprawdę w sumie możemy chyba powiedzieć, że dzięki niemu jakby to wszystko, co się stało, u ciebie tak ruszyło z kopyta, jeśli chodzi o telewizyjną karierę. Znaczy właściciela TVN-u... Pana Waltera. Tak, syna. Mhm. Tak, syna. To od niego się zaczęło. A ty teraz, no bo wiemy o tym transferze z jednej telewizji do drugiej. Ty w ogóle przyglądasz się temu, jak pan dyrektor Miszczak, co on robi w Polsacie? Nie, tylko wiesz co, nieraz jak coś się pokaże, że ktoś stracił pracę, czy ktoś nowy jest w jakimś programie, ale tak też, żeby to, wiesz... jak to się mówi, tak sprawdzać, to nie. Mm-hmm. Wiesz, każdy ma swoją pracę i każdy robi to, co myśli, że jest dobre czy niedobre, to tak naprawdę nie, jak to się mówi, nie szczygam, nie szczegół, Świgam? Jezu, nie wiem, o które słowo chodzi też. I don't follow it. A, nie śledzę. Nie śledzę. Bo teraz jakby była ramówka jesienna, która mu nie do końca wyszła, a jakby no top model w ramówkach TVN-owskich był taką złotą perłą, możemy powiedzieć. No to jest program, który nigdy nie miał sezonu, który jakby się nie udał, mi się wydaje. I zastanawiam się, czy ty miałaś może jakieś takie refleksje odnośnie tego, dlaczego w waszej telewizji mu wychodziło, a tutaj tak nie do końca te programy, trafił w te programy. Wiesz co, no ciężko mi jest to powiedzieć, no tak jak w życiu, nieraz robisz na przykład program, myślisz, że jeden robisz, gdzie jest super, jest ogromny sukces, drugi próbujesz, jest klapa, to wiesz, nigdy nie wiadomo. Mhm. Czy nieraz zmiany są dobre, a nieraz nie. A twoja relacja z nim przez te lata, ona przerodziła się w pewnym momencie z takiej relacji zawodowej na, no nie wiem, chodziliście na przykład na kolacje czasami jakieś, gdzie omawialiście top model. Czy to był twój szef jakby i... Wiesz co, szef, ale też nieraz kolacja, ale zawsze była agentka, ale zawsze ktoś był z nami, że to bardziej było takie biznesowe. Mhm. Mhm. I na sam koniec, Asiu, ale cię teraz zdziwię, o co chcę cię zapytać. Już tyle ode mnie dzisiaj. Ciągnąłem. I nawet nie miałam żadnego alkoholu i tyle się wypowiedziałam. Chyba nie mamy nawet w lodówce, żeby wyciągnąć po wywiadzie jakiegoś szampana. Dzięki Bogu, co by to było, jakby alkohol jeszcze był zmieszany. Ale na koniec możesz szybko mi ściąć ten temat. No, zaraz ja dzisiaj nie mam ostrych. I powiedzieć, że nie wiesz, o co chodzi, ale teraz świat żyje jednym tematem, w mojej opinii. Okay. A ty byłaś w tym okresie sylwestrowo-bożonarodzeniowym w Stanach, zdaje się. Tak. I świat żyje, w mojej opinii, takim głośnym case'em Gypsy Rose. Nie wiem, czy słyszałaś o niej. To jest ta... Tak, oglądałam ten show. Wiesz, o co chodzi? Tak, oglądałaś ten serial The Act, oglądałam, który się nazywa? Tak. I w sensie ona wyszła z więzienia, to tak szybko powiedzmy dla widzów, że to je... Tam... Tak, i ona takiej gwiazdy napisała, tak? Tak, czy i tam Will Smith ma, zaczął jej dawać... To tak szybko może powiedzmy do widzów, że chodzi o to, że ta Gypsy Rose ma 32 lata, ale... Ona mamę zabiła, tak? Mamę zabiła, ona tam dawała jej leki, tak. Mhm. Czyli wiesz, o co chodzi mniej więcej. I zastanawiam się, jak teraz... O Jezu, plecy mnie już bolą od tego wywiadu. To już kończymy, już zawijamy do końca. Gdzie jest osteopet? I zastanawiam się, czy jak byłaś... A jest ktoś do masażu? Halo.
czekaj, tam takie może... Takie wywiady, takie tematy, że już stres mam. Na montażu może, czekaj. I zastanawiam się, czy faktycznie było tak, że jak byłaś w Stanach teraz w tym okresie, bo ona wyszła w drugi dzień świąt z więzienia. Ja jestem zaskoczony, jak też w polskich mediach jest dużo o tym, no sprawa jest absolutnie niesamowita. Jedna na milion taka się wydarza sprawa, mnie bardzo to interesuje. Zastanawiam się, czy faktycznie w Stanach jest tak, że ten wątek Gypsy Rose jest taki bardzo widoczny w newsach i... Wiesz co, nie wiem, bo tak chyba nie, bo ja tak może, że nie śledzę tego, to tak naprawdę nie mogę ci powiedzieć na ten temat. Widziałam, że coś było, że wyszła i jakieś gwiazdy, nie pamiętam, nie do Will Smith, do kogoś innego ona się z kimś, chyba do Kim Kardashian, czy do kogoś się... Tak, że chciałyby współpracować, coś takiego, tak. Tak, ale do końca, znaczy wiem, że to jest duży temat, ale czy coś takiego, jakiś crazy show, to nie mogę ci powiedzieć, sorry. Bo nie mam inside news dla ciebie. Co mnie najbardziej dziwiło, że wyszła i w ciągu dwóch dni dziewczyna, która zabiła swoją mamę, nagle ma 7 milionów na Instagramie. No. To mnie bardzo zdziwiło, dlatego to jest też dla mnie takie fascynujące. To jest takie trochę romantyzowanie zabójcy i właśnie przez to, że byłaś w Stanach, mnie interesowało, czy faktycznie to jest tam temat numer jeden. Tak, znaczy wiesz co, bo ja myślę, że ludzie z jednej strony, bo wiesz, jak oglądasz ten serial, to troszkę, no, nie jesteś w szoku troszkę, że jaki był koniec, nie? Jak matka ją torturowała i ten, to może dlatego też ludzie się cieszą, że wyszła, że jest free. Ale no, ciężkie to jest, to jest ciężki temat. Ale serial, faktycznie, ja też oglądałem serial i trzeba przyznać, że serial jest mocny, nie? No, naprawdę. Joey King też super się wcieliła w to. Ta dziewczyna, tak. Prawda? No, i też party shark. Super aktorka. No, ale temat taki, na początku jak chciałam oglądać, nawet nie wiedziałam, że to jest true story. Oparte na faktach. No. A podobał ci się ogólnie? Znaczy było, wiesz, było co oglądać i się chciało oglądać, ale jak się tak pomyślało, że to jest prawdziwe, że ta dziewczyna tak naprawdę to przeżyła, że straszne. To jak nie przyglądałaś się w Stanach tej sprawie, to nie będę cię męczył o to, bo tak naprawdę głównym naszym powodem, to robimy taką klamrę już do końca, zaczęliśmy od programu Razem od Nowa. W ogóle ładne zdjęcie wybrałem. Ładne, z sesji promocyjnej. Tak, przechodzisz dalej. Jest. Także Asia, na sam koniec tak zastanawiam się, czego ci życzyć, bo program... jeszcze 6 odcinków przed nami, oglądamy co środę o 21:35 na antenie TVN-u. Top Model w wakacje jak zwykle. Tak. Jakieś masz marzenia, których mogę ci życzyć? Możesz mi życzyć zdrowia i żeby nasze animacje z Asią było hitem. No, żeby mogła się bawić dalej z córeczką polsko-angielski, żeby wszystkie dzieci i rodziców uczyć pięknie po polsku, no i też po angielsku tak naprawdę, bo to w dwie strony będzie szło. Ja to czego bym cię nie życzył, wiem, że ty sobie poradzisz w każdej sytuacji. Muszę, nie mam wyjścia. Dziękuję ci bardzo, Asia, to była przyjemność. Nawzajem.